Te wydarzenia mogą wstrząsnąć światem i giełdami w 2024 roku. Rok 2023 miał przynieść wielką recesję i katastrofę, ale nie przyniósł. Ale to nie przeszkadza większości w internecie w snuciu nowych katastroficznych wizji. Oto będzie kilka najbardziej odjechanych, które jak na razie słyszałem a może jednak jest się czego bać. Cześć, ja nazywam się Piotr Cyncyk, a to jest odcinek DNA rynków, w których opowiem o chyba najdziwniejszych, fatalistycznych teoriach, jakie na razie, ale jeszcze się rok nie skończył, słyszałem odnośnie 2024 roku. Będziesz pewnie nimi jeszcze nie raz w najbliższych miesiącach, a może i tygodniach straszony. Pamiętaj o lajku i subskrypcji, a my zaczynamy. Koniec kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Dobrze, słyszałeś. Saxo Bank ocenia, że to może być rok końca kapitalizmu, ten czyli 2024 w Stanach Zjednoczonych. Jak to możliwe? Analitycy banku przedstawiają taki oto następujący scenariusz. Po pierwsze, rząd Stanów Zjednoczonych ma być zmuszony do gwałtownego zwiększania wydatków fiskalnych w związku z wyborami w 2024 roku, aby utrzymać gospodarkę i uniknąć niepokojów społecznych. Ze względu na wzrost tych wydatków, zwiększony deficyt i tląca się gdzieś tam w oddali inflacja, która ma powrócić na wysokie poziomy, kapitał zagraniczny ma być mniej zainteresowany amerykańskimi obligacjami, a to z kolei ma spowodować ponowny wzrost ich rentowności, czyli spadek cen. Kluczowe stanie się wtedy zwiększenie krajowej atrakcyjności amerykańskich obligacji skarbowych w porównaniu z akcjami. Pod taką silną presją ze strony Białego Domu, Kongres miałby wówczas zwolnić z podatku zyski od amerykańskich Obligacji skarbowych. No i ten właśnie ruch oznaczałby zdaniem saksobanku koniec kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No, bo kapitał zacznie płynąć w stronę tych mniej ryzykownych aktywów, w końcu nie będzie tam podatków. Z definicji no, musi to doprowadzić do spadku produktywności gospodarki i osłabienia perspektyw całego rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych. No, mało realna jest to prognoza, zwłaszcza w kontekście podtrzymania się tej podwyższonej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Dziś inflacja w Stanach sięga zaledwie 3,1%, a stopy procentowe ponad 5%. Szanse na inflacyjne wzrosty w takiej układance makroekonomicznej, no praktycznie. Nie istnieją. Druga odjechana teoria. Chiny skręcają w stronę totalnego komunizmu i prowadzą do światowego krachu. Chińska gospodarka, no faktycznie, od czasu pandemii koronawirusa, nie radzi sobie najlepiej. Tempo wzrostu gospodarczego jest coraz niższe, a wskaźniki wyprzedzające te tempo wzrostu dalej nie pokazują w sumie jakichś istotnych, poprawiających się perspektyw. Do tej pory Chiny funkcjonowały jako taka gospodarka trochę Kwazi kapitalistyczna. Niby istnieje tam wolny rynek, ale w niektórych strategicznych obszarach rząd interweniował sobie tak wedle uznania. Od kilku lat trend ingerencji komunistycznej partii Chin na gospodarkę faktycznie postępuje w coraz większym stopniu. Problemy z nietrafionymi inwestycjami najbardziej dały o sobie znać po 2010 roku. No z czasem chińska partia postanowiła organizować coraz śmielsze projekty. Udział wydatków rządowych, w PKB dynamicznie wzrastał, a tempo wzrostu PKB zaczynało spadać. Najsłynniejszym chyba przykładem takich absurdalnych inwestycji rządu Chin są tak zwane miasta Widmo. Miasta Widmo to takie miasta, gdzie można znaleźć praktycznie wszystko, czego można byłoby wymagać od miasta w nowoczesnym świecie: pełno jakichś wysokich apartamentowców, pełno wysokich biurowców, jest kanalizacja, są place zabaw dla dzieci. No, teoretycznie wszystko. Poza ludźmi, bo miasta widmo były częścią planu polegającego na przeniesieniu nawet 300 milionów obywateli z regionów wiejskich w Chinach do miast. No tylko, że nie uzyskały one poklasku mieszkańców, bo urzędnicy wybrali miejsca pośrodku niczego na zbudowanie tego miasta. Miasta są oddalone o setki kilometrów od jakichkolwiek większych węzłów komunikacyjnych, a w efekcie nie było w nich nawet firm, gdzie ci ludzie, którzy by się tam przenieśli, mogliby pracować. W internecie jednak coraz większą popularność zdobywają poglądy, że Chiny będą dalej rozwijać swoją ingerencję państwa w gospodarkę i migrować już w stronę takiego typowego centralnego planowania e, typowego dla klasycznej gospodarki takiej w pełni komunistycznej. No, gdyby tak było, to faktycznie kapitał zagraniczny pewnie zacząłby z Chin w panice uciekać, a Chińczycy zaczęliby też masowo porzucać posiadane przez nich zagraniczne aktywa, takie jak na przykład obligacje Stanów Zjednoczonych. No, wszystko to ma się przełożyć na wielką, gigantyczną katastrofę gospodarczą dla całego świata. Tyle że Sporo w tym jest absurdu, bo chińska gospodarka jest dziś równie uzależniona od zagranicznych gospodarek, co te zagraniczne gospodarki od chińskiej gospodarki. Migracja w stronę komunizmu i taka świadoma rezygnacja z kapitału zagranicznego przypominałaby trochę rytualne samobójstwo popełnione przez Chiny. No nie bardzo pasuje to do kraju, który ma ambicje, żeby w przyszłości wyprzedzić Stany Zjednoczone, więc Raczej można o tej teorii spiskowej zapomnieć. Trzecia teoria: wysokie stopy procentowe w końcu doprowadzą do jakiegoś dużego, wielkiego bankructwa na miarę kiedyś Lehman Brothers. Wysokie stopy procentowe miały doprowadzić według wielu do wielkiej recesji w 2023 roku. Nic się nie stało. No to teraz trzeba grać tymi samymi kartami na 2024 rok. Obecnie, według wielu teorii w sieci, dopiero w 2024 mamy zobaczyć pełne skutki wysokich stóp procentowych, które były i serię wielkich bankructw. No i w konsekwencji, oczywiście, znowu tą wielką recesję. Tak, faktycznie gwałtowne zacieśnianie polityki monetarnej ma swoje konsekwencje. Wiele firm o słabej sytuacji finansowej w otoczeniu tamtych starych, zerowych stóp procentowych no było w stanie fenomenalnie funkcjonować, a w otoczeniu tych nowych, wyższych stóp procentowych mają jakieś trudności. Wysokie stopy procentowe funkcjonują już jednak prawie rok i nic wielkiego się nie stało. No to trzeba sobie zadać pytanie. Dlaczego nic wielkiego się nie stało? Ano dlatego, że masa firm wykorzystała, o oh, ironio, okres tych niższych stóp procentowych wcześniej przed podwyżkami do oddłużenia się, a dodatkowo, yy, i to akurat była niespodzianka, konsument wcale nie zmniejszył istotnie swoich zakupów w 2023 roku, w dużym stopniu wykorzystując do tego poduszkę finansową i oszczędności zbudowane jeszcze na fali tych wielkich stymulacji rządowych, które miały miejsce z czasów koronawirusa. Rok 2024 będzie rokiem globalnego spadku przesadnie dziś wysokich stóp procentowych. Planowane są one i oficjalnie ogłoszone już przez i amerykański, i europejski bank centralny. Również NBP dalej będzie obniżać stopy w 2024. Stopy nie doprowadziły do wielkich bankructw w 2023 roku. I nie doprowadzą w 2024 roku. Jedyne, co możesz wyciągnąć z tych podwyższonych stóp procentowych, to lepsze oprocentowanie swoich na przykład niezainwestowanych środków. Przykładowo, jeśli otworzysz sobie konto w domu maklerskim XTB, który jest partnerem tego odcinka, to Twoje niezainwestowane środki mogą być oprocentowane nawet na 5% w skali roku. No, Świetne rozwiązanie, jeśli akurat po prostu nie wiesz, w co zainwestować, akurat coś sprzedałeś i masz wolną gotówkę, no a nie chcesz, żeby to czekanie na okazję zabierało ci zyski. Sam również z tego rozwiązania korzystam. Polecam to rozwiązanie również Tobie, a link do szybkiego otwarcia konta, żeby korzystać z tej naprawdę, naprawdę dobrej oferty, znajdziesz w opisie. Tego nagrania. Kolejna odjechana teoria: cudowny lek na otyłość prowadzi do upadku nawet wybranych branż. Leki Ozempik czy Wegowi, które pomagają w walce z otyłością, to hity 2023 roku. Dzięki temu drugiemu Wegowi, duńska spółka Nowonordisk zyskała nawet na giełdzie kapitalizację o wartości większej niż całe duńskie PKB. Badania potwierdziły, Skuteczność tego leku nie jest on tani. A i tak wszędzie go brakuje. No, powoduje głównie, że odczuwamy mniejszy głód i o wiele łatwiej dzięki temu, że mamy mniejszy głód, czyli mniej jemy, to o wiele łatwiej jest nam chudnąć. Okazało się nawet, że lek ten zmniejsza ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Osoby otyłe i z problemami natury kardiologicznej przyjmujące lek okazały się o 20% mniej narażone na zdarzenia, jakieś zdarzenia sercowo-naczyniowe niż te osoby, które otrzymywały lek. Placebo. Leki na otyłość, w ogóle zawierające taki element GLP 1 są postrzegane jako rozwiązanie epidemii otyłości. Oczekuje się, że rynek takich właśnie medykamentów do 2032 roku osiągnie wartość ponad 70 miliardów dolarów. Leki będą się stawać coraz tańsze, coraz bardziej dostępne. W sieci już można spotkać teorię z kolei, że właśnie te leki doprowadzą do uzależnienia zdrowia ludzi od tych leków, dystrybucja na szeroką skalę i łatwa dostępność ma okazać się przełomem dla wybranych gałęzi gospodarek i katastrofą dla innych gałęzi gospodarek. No zwycięzcami mają w tej teorii oczywiście być te straszne firmy farmaceutyczne, a przegranymi wszystko co związane ze zdrowym stylem życia, czyli na przykład branże dietetyczne, branże fitness i tego typu podobne. Jakie są szanse na sukces tej teorii na 2024 rok? No, mierne, bo wśród najmłodszego pokolenia pokolenia Z na całym świecie można zaobserwować naturalną migrację w zdrowy styl życia, które z każdym kolejnym pokoleniem przynajmniej dotychczas od pewnego czasu Przybiera na sile, więc musielibyśmy tutaj mówić niemalże o zmianach, kompletnych zmianach nawyków całego pokolenia, które i tak zmigrowało w stronę zdrowego stylu życia i zapewne będzie korzystało z tych leków, ale jako element wspomagacza, a nie jako powód, żeby od razu rzucać się na kolejnego Big Maca. No to teraz kolejna teoria, i według mnie chyba pierwsza. Która ma szansę się ziścić. Unia Europejska opodatkowuje majątek miliarderów. Spotkałem się z teoriami, że Unia Europejska ma potrzebować więcej funduszy na różne cele polityczne, na przykład łagodzenie skutków zmian klimatu, opiekę zdrowotną czy edukację. Sięgnąć po ten kapitał, według tych teorii, miałaby do kieszeni miliarderów, wdrażając prawo, które co roku opodatkowuje jakiś X% procent majątku. Taki podatek miałby przynieść Unii Europejskiej dodatkowe dochody podatkowe ponad 40 miliardów euro rocznie, które przeznaczone byłyby właśnie na te wspomniane wcześniej projekty. No taka współczesna wersja Robin Hooda, która na pewno wstrząsnęłaby niektórymi rynkami, a zwłaszcza europejskim przemysłem dóbr luksusowych. Dotychczasowa taka ostoja tej europejskiej gospodarki, która generowała zyski niezależnie od tego, co się w tej gospodarce działo, znalazłaby się wtedy faktycznie w największym od lat kryzysie. Takie spółki jak LVMH, Ferrari czy Hermes e, tracą wówczas w tym scenariuszu po kilkadziesiąt procent, no a zyskują z kolei firmy zajmujące się na przykład transformacją energetyczną, które oczywiście częściowo przejmują tą gotówkę ściąganą przez Unię. No pomimo, że Ogólnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do branży dóbr luksusowych. To faktycznie taki podatek zadziałałby na kursy bardzo, bardzo źle i w sumie to jest pierwsza z takich odjechanych teorii, która faktycznie mogłaby się ziścić. No bo podatek nałożony, podatek majątkowy nałożony przez Unię Europejską na miliarderów w sumie Aż tak by mnie to nie zdziwiło. Kolejna teoria. Generatywna sztuczna inteligencja, deepfake, wywołuje kryzys bezpieczeństwa narodowego. Niejednokrotnie w wielu nagraniach powtarzałem, że sztuczna inteligencja to prawdopodobnie największa e, dla gospodarek zmiana od dekad. Możliwości sztucznej inteligencji są faktycznie naprawdę imponujące i rosną z każdym kolejnym dniem. Każda Podobna rewolucja technologiczna no, niesie jednak ze sobą szereg zagrożeń. Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji i deepfake miałby zostać wykorzystany przez grupy przestępcze, na przykład do wyłudzenia danych od wysokiego rangą urzędnika z kraju jakiegoś kraju rozwiniętego. To oczywiście wywołałoby gigantyczny kryzys bezpieczeństwa i zapoczątkowało dynamiczny postęp regulacji sztucznej inteligencji. Jednym z wymogów takich regulacji miałoby być na przykład etykietowanie wszystkiego, co Tworzone przez AI pod groźbą surowych kar. No, rządy mogłyby zezwolić jedynie na niewielkiej grupie podmiotów na rozwój sztucznej inteligencji, a to naturalnie obniżyłoby tempo rozwoju całej branży. Zapewne również całość doprowadziłaby do mocnego spadku zaufania opinii publicznej odnośnie do informacji dostępnych w sieci. Na wartości, według tej teorii, miałyby wtedy gwałtownie zyskiwać stare spółki medialne, jak na przykład The New York Times. Company, a kursy akcji spółek zajmujących się sztuczną inteligencją, no lecą wtedy w dół. I tak jak łatwo wyobrazić mi sobie potencjalny atak deepfake tego typu, no tak ciężko mi sobie wyobrazić, że w jego efekcie Stany Zjednoczone, które przodują w rozwoju AI, świadomie jakimiś regulacjami ograniczyłyby jej dalszy rozwój. AI to dziś jedna z potencjalnych gigantycznych przewag konkurencyjnych. Całej amerykańskiej gospodarki, i o ile wierzę, że faktycznie Unia Europejska mogłaby sztuczną inteligencję uregulować, no tak kompletnie nie widzę tego w przypadku Stanów Zjednoczonych. Co naprawdę czeka nas w 2024 roku, pomijając te odjechane teorie, to jest temat, który oczywiście zasługuje na osobny materiał i taki również dla Was przygotuję, ale w skrócie. Czeka nas po prostu dalszy wzrost gospodarczy. W przypadku Europy on będzie silniejszy niż w 2023 roku, a w przypadku Stanów Zjednoczonych wolniejszy niż w 2023 roku. W obu, w obu przypadkach jednak będzie to dalej wzrost. Gospodarczy. Cykle gospodarcze, które do góry nogami wywrócił COVID w 2020 roku, powoli wracają w końcu do stabilizacji. Ten świat, który od paru lat znajdował się w różnych miejscach cyklu, powoli wracać będzie do tych bardziej znanych już nam i obowiązujących wcześniej schematów. Oczywiście zawsze może wydarzyć się jakiś czarny łabędź, nawet spośród tych wcześniej wymienionych, ale ogólnie powinieneś raczej spodziewać się spokojniejszego roku. Daj mi znać, co Ty myślisz, że szokującego i mocno odjechanego może się wydarzyć w 2024, co wywróci ten gospodarczy stolik do góry nogami. Daj znać w komentarzu i nie zapomnij o lajku i subskrypcji, a i pamiętaj, że więcej, ale już mniej odjechanych, a bardziej realnych prognoz możesz zawsze znaleźć na naszej stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu. Link ze szczegółami oczywiście w opisie filmu. Do zarobienia! Cześć.